Wyprzedaż rocznika 2019. Nie spóźnij się. Takie ceny już się nie powtórzą. Zaprasza Opel Delta Plus. Chorzów, Aleja Wojska Polskiego 18. Impreza Śląsko-Wiliowe Skansenie jak co roku nie zawiodła, jak w ogóle Skansen, bo ciągle coś nowego i ci kolędnicy z tą kozą, to była premiera tegoroczna, ale i prowokalni, które śpiewają, były też teatrzyki, młodzież pokazała, no i takie impulsy do tego, jak te święta nie zapomnieć, że są śląskie, a nie jakieś tam mikołajowo dziwne, amerykańskie, nie wiem, lapońskie albo coś tam. Śląskie święta są inksze, warto o tym pamiętać. Dzisiaj chodzimy z księdzem, z ministrantami po domach i kolędujemy, albo kolędujemy w domach, najczęściej wieczór wigilijny, a my chcemy tutaj odwzorować takie obyczaje, tradycje górnośląskiego kolędowania i po prostu chodzimy od chałupy do chałupy, zaczepiamy ludzi, kolędujemy z nimi, śpiewamy kolędy, ale również mamy taką kozę tutaj z Zagłębia Dobrowskiego, która potrafi przyszczypać, pogryźć dzieci albo nawet zjeść czapkę, tak że trzeba uważać. I niestety ta koza się często męczy i pada na ziemię, nie chce wyjść z chałupy, więc wtedy mówimy: no ludzie, dajcie na lekarstwo kozie, bo nie pójdziemy dalej, a my musimy szukać dzieciątka, prawda, do Betlejem, daleka droga, więc ludzie dają maszkety, jakieś grosiki, także tak chodzimy, kolędujemy i zaczepiamy. Chodząc tutaj też po skansenie i właśnie przypominając sobie takie różne rzeczy, przypominam sobie dzieciństwo swoje po prostu, kiedy przed Wigilią siadaliśmy do stołu, robiliśmy łańcuchy na choinki, robiliśmy ozdoby sami, bo niczego nie można było kupić, więc były piękne łańcuchy ze słomki, z bibułki. Po prostu jest to takie wspomnienie z dziecinnych lat. Warto nie tylko te współczesne, ale te tradycyjne przede wszystkim przekazywać pokoleniu, czyli dzieciom, bo jesteśmy tutaj z jednym, z drugim, z trzecim małym dzieckiem. I w zasadzie podoba im się bardzo, chłoną te tradycje, próbują rzeczy. Najbardziej mi się podobały jasełka, jak byliśmy, no i robienie tych wianków. Była bardzo fajna pogoda, ponieważ mamy dosyć ciepło. Postanowiliśmy po prostu przejść, nie siedzieć w domu, nie iść do supermarketu, tylko właśnie przejść się na świeżym powietrzu. I też przy okazji popatrzeć stare ludowe tradycje. Kiedyś to może były i wystawniejsze stoły były, a tutaj wspominamy, jak było naprawdę. Była bieda, było dobre serce, był ten uśmiech. Państwa, tam rarytasem było, jak tam chłopy już po Wigilii sobie wypili troszeczkę gorzołeczki. Tak niewiele, do humoru. I tutaj, proszę Państwa, mieliśmy herbatę pogóralską. Proszę Państwa, pogoda jest brzydko, zimno, to jest grudzień. Trochę można było się pokrzepić przy tej herbacie, przy tej ognisku, przy tej herbacie po pogóralsku. Co tutaj było? Sama radość. Proszę Państwa, szczęście, uśmiech i proszę Państwa, nasza ziemia, nasza ojczyzna i wspomnienia o naszej matce i tacie.